Pierwsi studenci MBA rozpoczęli naukę w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Właśnie tu 23 marca oficjalnie ruszyły prestiżowe podyplomowe studia Master of Business Administration. Są przede wszystkim odpowiedzią na dynamizm, który się dzieje w naszym województwie, na wszystkie przemiany tego świata, ale przede wszystkim są odpowiedzią na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych. Obecni studenci mają już znaczące doświadczenie w samorządzie, biznesie, edukacji czy mediach. Są to też osoby, które zasiadają w Radzie Konsultacyjnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Są to też osoby, z którymi i instytucje, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy i z którymi się regularnie spotykamy, rozmawiając o potrzebach lokalnego rynku pracy. Efektem tych rozmów było uruchomienie studiów MBA, które zawsze wybierają osoby zainteresowane rozwijaniem swojej kariery. W Olsztyńskiej Szkole Wyższej dziś jest to możliwe. Podstawowe jest zdobywanie wiedzy. Z tej wiedzy robimy potem użytek, jaki chcemy. A ponieważ pracujemy z ludźmi, którzy są już zawodowo spełnieni, dodanie im wiedzy, która pozwoli im poszerzyć paletę opcji, które mogą wybierać, rozumienie tego, gdzie znajdują się dla nich szanse i dla środowisk, z którymi są związane szanse rozwojowe, w moim przekonaniu jest podstawą naszego zaangażowania w ten projekt. A zaangażowała się w niego profesjonalna kadra z dorobkiem naukowym i praktycznym, ciesząca się światowym autorytetem. Będą to ambasadorzy, będą to posłowie, będą to osoby z dziedziny nauk prawnych, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych, negocjacji. Jest to kadra, która jest cała spoza naszego regionu. Program studiów jest wszechstronny, poza obszarami z zakresu funkcjonowania samorządu, członkostwa w Unii Europejskiej, pozyskiwania funduszy unijnych, prawa, administracji, zarządzania, rachunkowości czy audytu, studenci zdobędą cenną wiedzę i doświadczenie w zakresie savoir-vivre, komunikacji i negocjacji. Będziemy zaliczali przedmioty w różny sposób, a ten przedmiot negocjacje odbędzie się w formie pełnokrwistej konferencji międzynarodowej w formacie ONZ-owskim. Wykładowcy studiów MBA w Olsztyńskiej Szkole Wyższej poza przekazaniem wiedzy oferują otwarte i odważne spojrzenie na świat i właśnie na to liczą studenci. Kształcenie ustawiczne jest drogą do mistrzostwa w zawodzie. Ja się tego trzymam i tak więc dalej kontynuuję tą tradycję studiowania i rozwijania swojej wiedzy, swoich umiejętności, swoich zdolności, a także chcę powziąć nowe informacje, bo kraj tak się, czy świat w ogóle tak się rozwija, że stanie w miejscu byłoby jednak cofaniem się w rozwoju. Dlatego też kolejny raz jestem na uczelni. Oprócz żądzy wiedzy to i poszerzenia swoich kompetencji, doświadczenie, czerpanie z doświadczenia innych i wykładowców, ale też współstudentów, bo myślę, że każdy, kto jest praktykiem, wiele lat pracuje, od każdego można czegoś dobrego się nauczyć i zaciągnąć to na swój grunt własny. Praca, jaką wykonuję w chwili obecnej i też od dłuższego czasu, wymaga jednak i zaangażowania i poświęcenia, ale również i poznania dużej ilości wiedzy. Myślę, że tutaj na studiach będzie mi to dane. Zawsze chciałam się szkolić, zawsze chciałam się rozwijać i pomimo wielu zajęć stwierdziłam, że muszę znaleźć czas na to, by skończyć te studia i poszerzyć swoją wiedzę. I to jest niezwykle ważne, żeby się wymieniać poglądami i znajdować jeszcze lepsze rozwiązania, które będą rozwijać po prostu nasze lokalne społeczności. Olsztyńska Szkoła Wyższa nie spoczywa na laurach. Rektor Agnieszka Górska uchyliła rąbka tajemnicy, że w przygotowaniu są już kolejne studia MBA dedykowane bardzo konkretnej dziedzinie. Jakiej? Dowiemy się już wkrótce.